oce konkretu i bezpośredniej kawa na ławę relacji z najdalszych krain. Wszystko zaczęło się od wojny na Bałkanach. U nas wszystko zaczyna się od wojny, albo na wojnie kończy, więc nie ma w tym żadnej ekstrawagancji. Po prostu chciałem wiedzieć, w co celuje artyleria i co oglądają piloci samolotów. Na schematycznych namiastkach map w gazetach wszystko wyglądało zbyt elegancko i zbyt sterylnie. Nazwa miejscowości, a obok stylizowany rozbłysk eksplozji. Ani śladu rzek, żadnej rzeźby terenu, żadnej topografii, żadnych śladów natury, ani cywilizacji. Nic, tylko naga nazwa i wybuch. Musiałem odszukać wojwodinę, bo ona była najbliżej. Wojna zawsze podnieca chłopców nawet gdy ich przeraża. Czerwone ognie wzdłuż Dunaju. Belgrad, Batajnica, Nowy Sad, Wukowar, Sombor. Dwadzieścia kilometrów od węgierskiej granicy. Jakieś czterysta pięćdziesiąt od mojego domu. Tylko prawdziwa mapa może sprawić, że zaczniemy nasłuchiwać dalekich odgłosów. Ani telewizja, ani gazeta nie są w stanie odwzorować czegoś tak konkretnego jak odległość. Może dlatego zniszczenie mojej słowackiej mapy tak łatwo przywiodło mi na myśl zniszczenie w ogóle. Czerwone płomyki wzdłuż Dunaju zaczynają trawić papier. Ogień wychodzi z wojwodiny, wychodzi z banatu i wtacza się na nizinę węgierską. Zagarnia się dmiogród, by w końcu przelat się przez krawędź Karpat. To wszystko zniknie, przepali się jak żarówka.